Tak żeśmy dzisiaj Państwu żeśmy pokazali próbkę z autobusu 523, co z Ochoty jedzie, proszę Państwa, tam jedzie jeszcze wcześniej z Oszą-Wola Park, z Bemowa, tam od naszej wieśki, proszę Państwa, z Bemowa, z tej mojej rodziny, co się okazało. Ale proszę Państwa, jak w autobusie Państwo widziałyście 523, bo to z Ochoty, to też tych cyganów katolickich pełno. Cyganka siedziała po lewej z odwróconą twarzą, tam się za ramieniem w autobusie 523 cygan katolicki schował, za jakąś dyktą jechał i tutaj przy Saskiej wysiadł, proszę Państwa. Natomiast Państwo zobaczą, mamy tutaj tę szkołę i przypominamy już tysiąckrotnie, będziemy jeszcze przypominać, jak Bożena Rossa, moja koleżanka, uczyła, proszę Państwa, że Bóg nazywa się Jahwe. Ale teraz wracając do tych naszych cyganów, jak jechałyśmy, proszę Państwa, tutaj mamy 509 na te Nowodwory, tu mamy 123 na wschodniej, jesteśmy w katolickiej Polsce, nie jesteśmy u prawosławnych, prawosławnych nie ma, nie jesteśmy w Ameryce, mormonów nie ma, nie jesteśmy w Anglii, ewangelików nie ma, książąt żadnych nie ma. To więc jak jedziemy, proszę Państwa, z tymi cyganami katolickimi 523 z Ochoty tutaj na Saską Kępę, no bo przecież Państwo widzicie osiedle Saska Kępa, no to Państwo zobaczą, jak można doświadczyć ten tłumek taki z autobusu 523, tak troszeczkę chytrze kamera niżej wstawiona, bo tam te półgłówki były widoczne, proszę Państwa, żeby tak pokazać baciuszkę z cerkwi prawosławnej z brodą, to jak zareagowaliby ci cyganie z tego autokatolicy, z tego autobusu 523? Pewnie zaczęliby strasznie chrumczeć, kasłać i denerwować się, prawda? Albo gdybyśmy poinformowali, że Bóg nazywa się Jahwe, Jah Jehowa, to jak Państwo myślą, jak ci cyganie katolicy z 523, tak jak tę próbkę puściłyśmy, proszę Państwa, no ile, 2-3 sekundy, proszę Państwa, z 523, które jedzie tam daleko, na Olszynkę Grochowską, do mojego Krzyśka Bambalą, proszę Państwa. Jak by zareagowali Państwo, zobaczą ci cyganie, gdyby usłyszeli Jah, Jahwe, Jehowa. No żeby tak nikt nie obiecał im dać 5 groszy, 5 złotych, to pewnie by zaczęli wulgarnie pluć, kaszleć. Oczywiście w autobusie niby nie można, ale przecież nawet w autobusach kopczą też pety stołecznego miasta Warszawy. Dzisiaj nawet gdzieś na Centralnym jakiś dziad katolicki wyłaził z petem, taki nawet nieźle ubrany, bo dobrze ubrany, ale chciał dać do zrozumienia, że on tu panuje, że on nie musi się stosować do przepisów i żeby nie palić w miejscach publicznych, i z takim petem wyłaził tam, proszę Państwa, na zewnątrz. Ale zanim on wyszedł, no to jeszcze te 25 metrów był na foyer dworca centralnego w korytarzu i gdyby ktoś go tam dorwał z petem w tej mordeundze, to chyba by karę musiał zapłacić. Także Państwo zobaczą, jaki to dzisiaj ten dzień taki cygański wyznawców papieża Matki Boskiej Ostrobramskiej Częstochowskiej, którzy lenią się, proszę Państwa, na mszę chodzić do swoich kościołów. Ja już tam nie mówię o Biblii, bo Biblii to nikt nie zna. Tutaj nie jest Anglia, tu nie są książęta, tu nie jest kraj ewangelicki. Oni tutaj cygaro nie kopcą, tylko kopcą jakieś takie pety. Nawet ze śmietników, proszę Państwa, znajdują te pety. Oni kopcą. I teraz, proszę Państwa, żeby Bożena Rossa powiedziała takim dorosłym ludziom, co do wieczorówki chodzą, prawda, też to jest szkoła podstawowa, ale na pewno tutaj też i wieczorówka się mieści, to by zaczęli, proszę Państwa, atakować, zaatakowałiby tę Bożenę Rossę, że jak ona nie pozwala im palić petów, papierosów. Także mamy tutaj nagląd, proszę Państwa, na całą tę Saską Kępę, jak tutaj tym 523 przyjechaliśmy. Także Państwo zobaczą, ile ciekawych myśli wynika z takiej przejażdżki miejskim autobusem 523. Niech Państwo sobie nie myślą, że tak najlepiej to byłoby wsiąść
do jakiegoś Mercedesa, prawda? I sobie szaleć, ale nie o to chodzi. Państwo byście nic nie zauważyli, państwo byście nic nie spostrzegli ciekawego, charakterystycznego, jak dzisiaj na 22 lutego 2014 roku tu w katolickiej Polsce, a gdzie ani jednej Jehówki nie było, ni Świadka Jehowy, ni prawosławnej jednej osoby nie było, ni mormonki, ni ewangeliczki, ni badaczki, tylko to są całe te systemy na 95% papieskie. Mają oni wszyscy i wczoraj i dzisiaj, jako ci cyganie, swojego dziadka, który, jak mówią, że sarin dostarczał do obozów zagłady, gdy jeszcze księdzem nie był, a potem w sutannę skoczył dla niepoznaki, wskoczył i papieżem został.